tej strony Jacek z kanału Kmielowego i witam się z Wami po miesięcznej mojej absencji alkoholowej. Jak wiecie, w kwietniu Patryk miał miesiąc, gdzie nie pił w ogóle alkoholu. Ja natomiast zrobiłem sobie taki challenge w maju. No i właśnie nastał koniec tego challenge'u. Mamy teraz, który? 4 czerwiec, godzina 2:39. Oglądany jest meczek NBA. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla tych, co też NBA się interesują. A z czym ja do Was w ogóle przychodzę? Przychodzę do Was z piwem. Z piwem, które... Oj, krążyło za mną przez ten cały maj. Oj, myślałem o nim długo. Wiedziałem, że o nim nagram. W końcu to robię, więc jestem zadowolony. Piwo z browaru Funky Fluid. Premierę miało w trakcie otwarcia razem z premierą sklepu internetowego Funky Fluid. I okej, nie przedłużając dłużej, po prostu pokażę to piwo, bo sama nazwa się sprzedaje tutaj. Tak, będę dzisiaj degustował Grey Lave, czyli młodszego brata Black Lave, czyli lisa po prostu, stouta imperialnego, leżakowanego w beczce po whisky, ale nie byle jakiej whisky. Whisky z Islay, z wyspy, na której robi się najbardziej torfowe whisky. No i tutaj akurat mamy Ardbeg, beczka po Ardbegu tej whisky. Black Lava to był Laphroaig. O, tutaj może pochwalę się też, że to... Ten Ardbeg, znaczy nie ten, konkretna beczka, bo to pewnie było 10-letnie, beczce po 10-letnim Ardbegu, a tutaj mam 5-letniego, ale aż powącham sobie, żeby przypomnieć sobie, jak w ogóle ten torf pachnie. Myślałem, że będzie to bardziej intensywne, ale chyba alergia troszkę. Ale w sumie degustuję piwo, które powinno być mocno aromatyczne, więc ta alergia, mam nadzieję, nie będzie mi przeszkadzać bardzo. No jest takie spalone ognisko. W ogóle bardzo ładna etykieta. Bardzo szanuję za taką etykietę. Już, kurczę, mi się to kojarzy. Może trafię na kogoś tutaj z widzów, kto wie, co to są biegi na orientację. Ponieważ ja przez 10 lat swojego życia biegałem na orientację i polega to na tym, że po prostu biega się po lesie i szuka punktów, które są na mapie zaznaczone. No i właśnie te kółeczka bardzo przypominają zaznaczenie punktu kontrolnego na mapie. Po prostu tak się zaznaczało punkty kontrolne, a tutaj akurat jeszcze trójkącik w logo Funky Fluid, trójkątem się zaznaczało start na mapie do biegów na orientację. Więc dla mnie taki też osobista podróż do przeszłości. Bardzo mnie ciekawi, czemu tutaj data jest do listopada, do 9 listopada. Czy to piwo jakoś straci? Co może stracić? To jestem ciekaw. Jest infuzowany tytoniem. Może to ma jakiś wpływ, może to jakoś... Nie mam pojęcia, no nie chcę zgadywać. I szara sól prosto z Islandii. No to na pewno ciekawe dodatki. Zobaczymy, co będzie najbardziej czuć. Ja oczywiście liczę na torf, kable, takie aromaty. O kurczę. No, czuję tam wszystko. Degustuję oczywiście, żeby rozkoszować się tym pięknym smakiem w snifterze. No, barwa oczywiście nieprzejrzyste. Ale takie słodkie, coś wanilia. Czuć oczywiście ten asfalt, te kable, palone kable. Naprawdę czuję tam taką, no coś jak beczka bourbonu, wanilia. Ciekawe, nie spodziewałem się tego, ale jest. No oczywiście torf jest ewidentny, na pierwszym planie wyczuwalny. Może torf albo kochać, albo nienawidzić. Taka jest opinia o po prostu piwach wędzonych torfem, czy też whisky. Ale myślałem, że będzie bardziej intensywny. A z tej soli i tytoniu? Nie wyczuwam. Może troszkę sól, ale nie wyczułbym tego, gdyby to nie było napisane.
mocne i wytrawne dosyć. Ile on ma? Belgię. 28 Belgię. O, to jest gęsto, tylko że aż 12 alkoholu. Tak sobie policzę. No, w sumie ma to sens, że jest troszkę wytrawniejszy. Wydaje mi się, że bardziej wytrawny niż Black Lava. Może też wyłagadza to trochę właśnie ta sól. Takie teraz naszła myśl, że może ta sól właśnie wpływa na fakturę tego piwa. No i tytoń naprawdę nie kumam. Nie czuję żadnego tytoniu. Lubię tytonie, palę tytonie, w sensie skręcane, takie lepsze. I nie wyczuwam takich aromatów. Może taka słodkość lekka? Okej, okay, może jest taka lekka słodkość tytoniu. Właśnie to dziwne. No. Może się nie wielu osobom może się nie kojarzyć tytoń ze słodkością, ale naprawdę te lepsze tytonie mają takie słodkawe nuty w aromacie. I wydaje mi się, że dodaje po prostu to do piwa trochę takiej słodkości. Tak, jak widzicie, jeśli chodzi o moją twarz, jest kompletnej rozsypce. Jestem po 9 godzinach w pracy w barze, ale to nieistotne. No, tutaj zobaczyłem po prostu wasze szydercze komentarze o moim wieku. Postanowiłem zapuścić się po prostu i w momencie, kiedy będę wyglądał jak pan z Podżabki o 2 w nocy, no to nie będziecie postrzegać mnie jako 17-latka. Na plus. Ale dobre jest to piwo. To na pewno. Ale czy podołało? Czy jest to sztos po prostu? Tak się zastanawiam teraz, czy to nie jest za duży hype? Nie. Hype jest zasłużony. Nie mi to oceniać, to pierwsze. Ale pobawię się w to ocenianie. Wydaje mi się, że jest to piwo na tyle oryginalne, na tyle szumu narobiło, zwłaszcza w sposób, jaki ono było promowane i że premiera po prostu miała miejsce w trakcie premiery sklepu internetowego. W ogóle sklep internetowy browaru rzemieślniczego, wow. Gdzie można kupić naprawdę mega piwa z zagranicy również. Dlatego wydaje mi się, że jest, kurczę, po prostu piwo, które będzie w dyskusji na temat piwa roku. Black Lava wydaje mi się, że lepszy odbiór. Bardziej mi się podobała Black Lava. Była taka oleista, taki ekstrakt, esencja po prostu. Tutaj jest bardziej wytrawnie. Ale kto powiedział, że każde piwo musi być po prostu olejem gęstym i zalepiać ci gardło na 5 godzin? No nie. Słuszna gramatura, 440 ml. Myślę, że to jest spokojne piwo tak na 2 godziny. Sobie popić, posiedzieć, no właśnie, przy meczyku. Tam będzie następne, czy będą beczki Pola Gavulin. No, szczerze powiem, czekam, co tam dalej Funky Fluid działają. Mam nadzieję, że... O, jakby były beczki Pola Gavulin. No to... To co teraz, co później będzie było? Black Lava, Grey Lava, to jest White Lava? Z białą czekoladą? Nie, no to by chyba trochę zepsuło to piwo. Nie róbmy słodziaka z tego, z piwa, które ma być mega tryfowe. Sól wyłagadza, tak myślę, tytoń dodaje słodkości, tak myślę znowu, naprawdę, wow. No a beczka po Artbagu robi robotę. Nie wiem, o co chodzi z tą datą, czy tam są jakieś takie dodatki, że one faktycznie się psują po prostu i coś się z tym piwem może podziać, więc jeśli macie na leżaku, to po prostu pijcie. Po żadnych negatywnych rzeczy, alkoholu, nie wyczuwam, czy złej pracy drożdży. Tutaj jest po prostu wszystko ułożone, jest wszystko na miejscu. Ta sól faktycznie bastuje. Mam nadzieję, że powrócę na dobre i będziecie świadkami następnych filmów z moim udziałem jak najczęściej.
I co? I zostawiajcie łapki, zostawiajcie suby, to nam na pewno bardzo pomaga. Jeśli chcecie o coś spytać, chętnie, chętnie odpowiemy, zostawcie komentarze, możecie też do nas pisać na moim Instagramie. I co? I miłego życia Wam życzę. I siemanko.